Przyznam, że widziałem pierwszą edycję i widziałem, jak oceniała, słyszałem, jak oceniała Ewa. Teraz mamy Anię i Ania jest inną jurorką. Inaczej ocenia i jest, przyznam szczerze, bardzo, jej wypowiedzi są czasem kontrowersyjne i to jest fajne, że coś się tak, mówi to, co myśli i nadaje wypowiedzi i trochę pikanterii, naprawdę. Są te wypowiedzi czasem tak fajnie wypowiedziane, że fajnie się je słucha i nawet w sumie przyznam, że jak wychodzą inni uczestnicy, to my czekamy, co ona powie i czym zaskoczy znowu już tym razem, więc jakby Ida, wiadomo, profesjonalizm, Ida to jest taniec, doświadczenie, Robert, wiadomo, też doświadczenie i tak dalej, Ania pod kątem bardziej emocji, zawsze coś doda fajnego, jakiś smaczek, więc te jej wypowiedzi są zawsze fajne i ciekawe. No i wiemy, że zawsze jest zaziorna, no ale właśnie to nie każdemu się może spodobać. Ale na szczęście dla nas jest łaskawa, bo wypowiedzi w kontekście Olka i gości były bardzo mocne. My na szczęście nam się nie wyrwało, więc nas trochę to podbudowało, że są dla nas łaskawi. Choć to się może zmienić, musimy pracować i się rozwijać. No chyba to robimy, więc na razie jest okej. Okay.